Wiktor Hamburger. Chciałabym powitać w naszych skromnych progach, w progach Powiatowego Centrum Edukacji, choć myślę, że po usłyszeniu tego wszystkiego, co tutaj Państwo dzisiaj usłyszą i zobaczą, okaże się, że nasze progi wcale nie są takie skromne, ponieważ okazuje się, że w tym budynku, w którym obecnie jest Powiatowe Centrum Edukacji, mieszkał człowiek, który bardzo zasłużył się dla nauki. Jego uczniowie otrzymali Nagrodę Nobla. I jest to osoba, która mieszkała w naszym budynku prawie 100 lat temu. Oddaję głos. Proszę Państwa, zanim ja przekażę głos koledze, który opowie o samej wystawie i o tym, jak ona w ogóle powstała, chciałem wszystkich serdecznie powitać w imieniu Tygodnika. Chciałem powiedzieć Państwu, może odpowiedzieć na pytanie, które pewnie się ciśnie na tak zwane usta. Dlaczego my, Tygodnik, podjęliśmy się takiego nietypowego zadania? Otóż my się podejmujemy takich nietypowych zadań często, prawda? Organizując koncerty na przykład, organizując dzisiaj taką wystawę. No i pewnie by mi się jeszcze coś przypomniało, ale mi się w tej chwili nie przypomina. Robimy rzeczy, które wychodzą jakby poza naszą podstawową działalność, prawda? Bo my jesteśmy takim tygodnikiem z misją. Jak szedłem dzisiaj do szkoły, do żony, do gabinetu, to tam widziałem takie hasło szkoła z misji, prawda? I Tygodnik też ma misję odkrywania rzeczy, które wydawałoby się są tak głęboko schowane, że nie do odkrycia. Mówiąc szczerze, to wydawało nam się, że my już wszystko o Kamiennej Górze wiemy. Tak nam się wydawało. No ale przyszedł Robert do naszej redakcji i nam wyjaśnił, że jednak wszystkiego nie wiemy. Nie wiemy bardzo wielu, wielu rzeczy o człowieku, który właśnie tutaj się wychował, czy także się urodził tutaj. Tego do końca jeszcze. Prawdopodobnie, tak. I który zrobił oszałamiającą karierę w nauce. Oszałamiającą tak, że można śmiało powiedzieć, że to jest najwybitniejszy pochodzący z Kamiennej Góry dawnego Landeshut uczony. Tym bardziej czujemy się jakby zaszczyceni tym, że możemy pokazać Państwu jego dorobek, no choć pewnie w takim bardzo telegraficznym skrócie, i że możemy przed Państwem odkryć niezwykle ciekawego człowieka. Myślę, że będzie to też materiał dla młodzieży i dla starszych kamiennogórzan, którzy interesują się historią miasta i regionu. Proszę Państwa, tyle z mojej strony. Dziękuję Pani Dyrektor za gościnę i specjalne podziękowania dla Pani Prezes Strefy, która niestety nie mogła przybyć, ale bez Pani ta wystawa nie doszłaby do skutku. Jakiej strefy? Ekonomicznej w Kamiennej Górze. Mówiąc strefa, myślimy o naszej strefie kamiennogórskiej, ale to słuszna uwaga, chodzi o strefę specjalnej małej przedsiębiorczości w Kamiennej Górze. Proszę Państwa, oddaję głos komisarzowi wystawy Robertowi Burczykowi. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz przywitam wszystkich, którzy zechcieli przybyć na naszą wystawę. Możemy w tej wystawie obejrzeć niemal 30 fotografii, które otrzymaliśmy z różnych miejsc całego świata. Większość zaprezentowanych tutaj zdjęć otrzymaliśmy dzięki wielkiej uprzejmości i naprawdę wspaniałemu nastawieniu do naszego projektu córki Wiktora Hamburgera, profesor Uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych, pani Doris Sloan. Pani Doris w dzisiejszym dniu obchodzi swoje 81. urodziny. I to też można powiedzieć, ta sytuacja jest o tyle ciekawa, że ten termin został wybrany zupełnie przypadkowo. Tak jak przypadkowo trafiłem na sam fakt, że Wiktor Hamburger urodził się w Kamiennej Górze i w tym miejscu spędził najważniejsze lata swojego życia, lata, które go ukształtowały. O czym będzie również w tekstach, które są zamieszczone na wystawie.
Chciałbym też, korzystając z tej okazji, którą tutaj mam, przeczytać list, który napisała do nas pani Doris. Ale po polsku, nie? Tak, tak, tak. Korzystając z pięknej okazji, jaką jest wystawa ku czci mojego ojca, razem z moją siostrą Karolą, serdecznie pozdrawiamy wszystkich zwiedzających. Usłyszałam od ojca wiele opowieści o dzieciństwie, które spędził w Kamiennej Górze z braćmi Ottonem i Rudy. Naszego ojca kształtowało dorastanie w pięknej okolicy miasta, które możemy oglądać w Heimatburgu. Z pewnością sam chciałby zobaczyć wystawę, która upamiętnia jego zamiłowanie do przyrody i nauki, w miejscu, gdzie się ono narodziło. Doris Sloan, 25 października 2001 roku. Zapraszam zatem do oglądania i podziwiania tego, co tutaj zgromadziliśmy. Przy ilustracjach, które nie są podarowane od pani Doris, są dopiski, skąd pochodzą, a pochodzą z wielu innych ciekawych miejsc, takich jak Muzeum Curie w Paryżu, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Biblioteka Śląska w Katowicach, z wasz większych jeszcze, od wielu innych osób wymienionych tutaj. Wiele wystawie pomógł nam także profesor Hans-Hinrich Lempke, z którego materiałów korzystałem przy opracowaniu drzewa genealogicznego doktora Hamburgera. Także wydaje mi się, że mamy co tutaj zobaczyć. Wydaje mi się również, że wystawa jest godna polecenia wszelkim pedagogom, bo Wiktor Hamburger był pedagogiem. Dla pedagogów też przeznaczona jest nagroda, którą ustanowiło stowarzyszenie, którego był członkiem, ale także dla uczniów, którzy mogą na tej wystawie zobaczyć, że mały chłopiec, który urodził się w Kamiennej Górze, wówczas dwukrotnie mniejszym mieście przemysłowym, stał się sławą na całym świecie. Dziękuję. Znaczy, Robert, byś nie powiedział dwóch zdań o jego karierze właśnie, ponieważ myślę, że wszyscy sobie obejrzą, ale żeby tak przybliżyć dwóch zdań. Co porządku. Jego główne, największe dokonania. Największe dokonania. Otóż Wiktor Hamburger był przyrodnikiem przede wszystkim. Swoje badania związał z wówczas dopiero rodzącą się nauką neuroembriologią. Jest to termin bardzo, bardzo, bardzo trudny do wyjaśnienia, ale związany z czymś, co nas bardzo dotyczy. Natomiast otóż tego, jak w ogóle się rozwijamy, jak powstajemy, jak tworzy się wielki organizm z jednej małej komórki, skąd to się bierze, jak ona się dzieli. Między innymi ten proces był badany i jest przedstawiony na tym rysunku, który też zawiera oprócz naukowego wyjaśnienia pewien dowcip, jak się okazuje, Wiktor Hamburger miał również ciekawe poczucie humoru. Badania, które prowadził Wiktor Hamburger, były uznane przez wiele, wiele organizacji. Jest tutaj długa lista nagród, które otrzymał. Ta lista jest dodam niekompletna. Wszystkich nie udało nam się tam też wpisać. Po prostu niektóre nie znaliśmy ani ich dat, ani okoliczności przyznania. W roku 1947 Wiktor Hamburger zaprosił do siebie młodszą od siebie Włoszkę, Ritę Levi Montalcini, której ilustracja jest tutaj. Pani ta była zafascynowana jego badaniami już we Włoszech. Na jego zaproszenie przybyła do Stanów Zjednoczonych i tam w jego laboratorium, w jego instytucie prowadziła razem z nim badania. Później nastąpił pewien, można powiedzieć, rozłam. Dołączył do tej grupy młody naukowiec, który zajmował się biochemią. Wiktor Hamburger biochemią się nie zajmował. Zatem swoich uczniów wysłał w inne miejsce, do Brazylii, gdzie kontynuowali jego badania. Za te właśnie badania jego uczniowie otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie biologii w roku 1986. Wiele wówczas w świecie nauki mówiło o tym, że ta nagroda należała się również Wiktorowi Hamburgerowi. O tym również Państwo będziecie mogli jej przeczytać. Jeszcze nadmienię, że ilustracja, która tutaj widnieje, na której jest w miarę aktualne zdjęcie pani Rity Levi Montalcini, najstarszej obecnie żyjącej noblistki, pochodzi z Włoch i z Włoch została nam przysłana przez wybitną fotografkę panią, przepraszam, jeszcze zerknę, bo wyleciałam. Panią Patrycję Genovesi. Także zapraszam do oglądania i do podziwiania tego, co udało nam się w ciągu ponad 3 miesięcy zgromadzić. Powiem jeszcze tyle, że zgromadzenie tego było ogromną pracą i wysiłkiem. Ponad 150 maili, z tego około połowa była wysłana do Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec.
do Fundacji Noblowskiej o udostępnienie materiałów, także jest to coś co można polecić. I teraz jeszcze raz jestem winien przeprosiny i podziękowania dla Roberta, bo wymieniłem dwie bardzo zasłużone osoby, ale myślę, że tutaj Robert ma największy. A już nie przeczytamy, proponuję, żebyśmy się zapoznali z tym, co udało się zrobić. Najlepiej jeszcze tak dodam, żeby stary podziwiać od tej strony. Thank you.